Cześć, witam. Co jest miarą tożsamości człowieka? Co jest miarą jego istnienia? Miarą naszej tożsamości, naszego istnienia, bo oba są tym samym, jest ilość naszej miłości ku Bogu i drugiemu człowiekowi. Im bardziej miłujemy rzeczy ziemskie, czyli reputację, znaczenie, przyjemności, swobodę i sukcesy, tym mniej kochamy Boga i drugiego człowieka. Trwonimy swoją tożsamość na rzeczy bezwartościowe. Toniemy i konamy, próbując żyć rzeczami materialnymi, które chcemy zdobyć za wszelką cenę, i zadaniami, które chcielibyśmy zrealizować, by zobiektyzować działanie naszej woli. Później, gdy naprawdę stajemy w obliczu śmierci, odkrywamy, że roztrwoniliśmy całą swą miłość, to znaczy swoje istnienie, na rzeczy nic nie warte i że jesteśmy niczym. Jesteśmy po prostu niczym. Dopiero wtedy, kiedy stajemy przed śmiercią, zdajemy sobie z tego sprawę. Dopiero wtedy w straszliwym świetle czystego istnienia i doskonałej miłości dostrzegamy nienawiść, nicości i śmierci. Jeśli jednak miłowaliśmy Boga i zagubiliśmy się w Nim, możemy się w Nim odnaleźć i żyć na zawsze w radości. I to samo jest do ludzi. Jeśli potrafimy kochać nawet swoich wrogów i być im wdzięcznym. Ja mam kilku takich ludzi, dzięki którym zmieniłem swoje życie. I chociaż ich tak naprawdę nienawidzę, to dzięki nim ja się zmieniłem. Taka prosta, skomplikowana zagadka dla prostych ludzi. To wrogowie pomogli mi coś zmienić w moim życiu. To złe sytuacje. Nie moje sukcesy i jakieś pochwały, tylko trudne chwile mnie rozwijają. I za to jestem wdzięczny. Dlatego każdy człowiek, nawet ten policjant, co wam daje mandat, to jest waszym nauczycielem. Tak samo jak w moim życiu ludzie, którzy stawali na mojej drodze i nieraz mnie krzywdzili, byli moimi nauczycielami. Ci, z którymi się źle czułem. To nie ci, którzy mnie chwalili, tylko ci właśnie wrogowie. Dlaczego? Dlatego trzeba się modlić o swoich wrogów. Albo nawet o wrogów. Subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Cześć.